Dobra, słuchajcie, wyszło nas złote za praktycznie 4 burgery, gdzie jeszcze musimy kupić jalapeno. Jakie bułeczki? Takie dobre. Takie dobre. Bułeczki. Batera. Dymy. Cześć, dymy tak masz jest. Dymy. Dobra, oceniam to takie. Odzież dostępna jest już na www.1l1p.pl. Gitcha. Kurwa. Wiem, co będziemy dzisiaj robić. Przypomina mi to coś, świna nasza i ferma. Siemanko widzowie. Jest ze mną Maciej. To jest mój kuzyn, nie znacie go, tak? Ale jest moim kuzynem i nie występował jeszcze u mnie. Ale pierwszy raz się pojawił, mówię: dawaj Maciej, nakręcimy filma z jedzenia. Bo Maciej, jak ja, lubi też fast foody. Tak jest. Zobacz, to jest pod Złotych Łuków. Tak, tak, tak. Ej, teraz czyli wiem, o co chodzi. Dobra, czyli chodzi o maka, Złote Łuki. Dobra, ale mam tu taki przepis, znalazłem na TikToku. Lubisz drwala, nie? Ale jak? No, proste. A jakiego drwala preferujesz? Wszystkie, ja wiem, wszystkie są dobre. Wszystkie. A jakbyś wybrał jednego? To najlepszy ten na ostro był. A tutaj znalazłem takie połączenie, tylko zrobimy go sami. Z TikToka, tak, przepis z TikToka na drwala. Teraz się on wam pojawia. Pff, teraz nas nie widać, ale on sobie leci. To już Max się zajmie. Jeśli lubicie drwala, to pokochacie tego burgera. Same berce zawijamy w boczek i pieczemy w 180 stopniach przez 20 minut. Na posmarowaną majonezem bułkę dodajemy rukolę, camembert, żurawina, jalapeno, sos balsamiczny, no i to się tak prezentuje gotowe. Co myślisz? Co sądzisz? O tym będzie dobre? Będzie jedzone. Tylko czy nam wyjdzie? Pewnie nie, ale zjemy. Sprawdźmy to. 180 stopni do piekarnika, pierwszy wywinąć masło. O Boże, ile robot. Idziemy do sklepu. Widzimy się w sklepie. Burger! Co jeszcze? Jalapeno tutaj. Jalapeno? Nie ma jalapeno, widzowie. Jest lipa. Cicho! Jest problem. Co? Peperoni. Takie powietrze. A to nie będzie ostre, nie? Nie, to jest niedobre. Ty, ale to jest podobne do jalapeno. Podobne, ale... To nie są jeszcze ostrzejsze? Nie. Mamy problem. Houston? Jest problem, Maciej. Mamy problem. To co, do innego sklepu trzeba specjalnie popapryć. Ej, może nie róbmy na ostro, bo to też śniadanie, to później będzie lipa. Zawsze jej dupami. Może być. Zamieńmy to na pomidora, ona nie dała. Dobra, na łagodno. Pomidora mam chyba, na łagodno, bez papryczek zamiast tego pomidorek. Ale misja, widzowie. Ja nie wiem, czy to w ogóle wyjdzie. Idealnie na camembert. Mamy na razie kolej ten. Ty, ten balsamiczne coś tam. To jest chyba to, miejmy nadzieję. Dobra. Okaże się. Pod koniec. Surowy boczek? Surowy będzie lepszy, tak. A czym to się różni? Taki się wykonik. To jednak myślisz, gościu. Koza. To i camembert. Camembert. Czyli praktycznie mamy wszystko, czy nie? Zobaczymy, ile wyjdzie nasz burger. Czy lepiej jechać na drwala do maka? Pa. 4 serki już 20 zł, nie? To już jest jeden drwal. Pa, 52 zł. Czujesz to? Dobra, słuchajcie, wyszło nas 52 zł za praktycznie 4 burgery, gdzie jeszcze musimy kupić jalapeno. Czyli wyjdzie jakoś... Dużo za dużo. 6 dych plus minus, nie? 60 zł, a zestaw drwala kosztuje ile? No, ze 3 dychy. 27 chyba. O, czyli dwa zestawy. Dwa zestawy byśmy mieli. A tu mamy 4 burgery, ale... Ani frytek kręconych, ani właśnie. Picia. To jest nieopłacalny biznes, ale damy wam znać, jak to smakuje. Mam nadzieję, że to będzie dobre chociaż. Jak nie, to jadę do tej babki z TikToka. A wy nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Dużo łapek. Maciej, musisz się nauczyć rzucić łapki w górę. Ale ja nie mam gdzie. No właśnie, no to zaczniesz. Zaczniesz kręcić. Tak, zostawiacie łapy w górę, bo jak będzie dużo, to będą fajniejsze filmy. Zobaczycie. My już w domku. Mamy produkty wszystkie. Jalapeno kosztowało 5 zł, bo byliśmy po drodze. I razem 57. 57 zł około wyszło. Tak, czyli wychodzi na burgera jednego około 13-12 zł. No, czyli 57 na 4 to jest ile? 14. 14 coś. 14 z kawałkiem. Bez sensu. A, tu jest bałagan ogólnie, bo na filmach jest naturalnie i tak jest. To jest tak zwany artystyczny nieład. Tak jest, tu jest naturalnie wszystko. Dobra, dawaj, wyciągamy to. Bierzemy się do kitchenowania, nie wiem jak to. Rukola, bułki, boczek, surowy. Surowy boczek, jalapeno, mamy wszystko. To mamy tu, żurawiny. Dobra. Czyli co teraz? Musimy obwinąć te kamerberty. Robimy po jednym na razie, nie? Bo nie wiadomo. Jak to wyjdzie w ogóle? Dobra, piec niech się rozgrzewa. Ile ona tam mówiła? Nie wiem. 160 stopni chyba.
Nie zrobiłem researchu, panie kolego, przed 180 stopni, przez 20 minut. 20 minut, 180 stopni, chłopie, niech to się już grzeje. Musimy obwinąć, bierz swojego. Ja biorę swojego. Myślisz, że to wyjdzie? Myślę, że wyjdzie. Mnie się wydaje, no, że to może być... Znaczy wyjdzie, ale to może być to, lipa. No właśnie, bo mało mięsa, no. Mięso to jest... Znaczy ja lubię kamemberta, ale w burgerze sam jako sam by był, to by było lipa. Może być ciężki taki ten burger, wiesz. Burger. Ty, on się fajnie lepi do tego sera. Tak? No. Kozak. Ty, fajne. A pyk, pyk, czekaj, pyk. Tam. I drugi tak na odwrót, na krzyż. No, na krzyż, a później trzeci jeszcze po kosie. No a ile, co ty? Jak mówisz, że mało mięsa tu jest. A, bo my nie będziemy smażyć tego boczku. No nie, on się zapiecze. A bo to wszystko w piekarni, a to szybki przepis, kurde. No szybki w miarę. Dobra, mamy już obwinięte nasze te kamemberty. A wy jak zrobicie taki, to znaczcie mnie na Instagramie. Słuchajcie, ostatnio w ogóle wbiłem milion na TikToku. Maciek do mnie wpadł. Tak. I żeśmy to uczcili, ale tak solidnie. Kulturalnie. Kulturalnie, ale solidnie, że tak powiem. Żeśmy tańczyli na balkonie. Były dęsy. Mam nadzieję, że sąsiedzi nie widzieli. Donka nagrywała, pokazywała później. Buły, buły, paken, paken, machen. Co, kroić buły? Ale kozak może być. Ale wydaje mi się, że to może być kozak, nie? Jak może? A chłopie, elegancko żeś to zrobił, poka, patera. Ty jak gładko. A, bo one już nadkrojone. O. I je trzeba podpiec, tak? Tak, ale to pierw to się musi usmażyć, 20 minut i pod koniec 2 minut się wrzuci najwyżej bułeczki, nie? Jezu, 20 minut jeszcze czekać, a do maka jedziesz i w 20 minut masz wszystko. A jeszcze ci mogą dowieść, panie. Właśnie, to jest w ogóle nieopłacalne, nie róbcie tego, pojedźcie sobie lepiej na dwa lata. Antyreklamę robisz, pani. Czemu? Żeby nie robić. Nie, no ocenimy jeszcze, zobaczymy. To, jak co to wszystko na tą panią zrobimy? Tak jest, tak jest. Tak? Pani wszystko. Wina, ale... Nie no, wszystko nie, bo... Ja wiem wszystko. Może pani lepszy sos balsamiczny miała, lepsze. Nie wiadomo, może coś innego, inne skład... Nie no, składniki te same, no co to. Burger! Dobra, pekarnik mamy już na 180 stopniach nagrzany. Czyjmy honory. Wrzucamy. Dawaj, ten jest mój opluty. No jest. Czyli może... Mój opluty. Nie oparzę mi. Ja po prawej. Nie, szybko tu. Delikatnie, mój po prawej, pamiętaj? I 15 po, czyli 35 wyciągamy. 2 minuty przed wsadzimy bułki, żeby on taki był chrzutki. Cieplutki. Jakie bułeczki? Takie dobre. Takie dobre. Bułeczki. To co, czekamy, składamy i testujemy. Znasz wszystkie smaki trwali, czy nie? Którego nie jadłeś? No, z żurawiną nie jadłem. Z żurawiną? A ten będzie z żurawiną. A ja z żurawiną jadłem? Wszystkie jadłem. Podwójnego też w sumie, no. Tak, podwójnie wszystkie. Najlepszy. Tak? Tak. No, mi się zdaje, że za dużo tak? Trochę mięsa. Nie, dobrze. A tam jest też ten ser? Bo ja nie pamiętam. Naturalnie. O kozak. A jeżeli będzie tu 10 tysięcy łapek w górę, to zrobię z Dominiką kolejnego burgera, ale z inwencją twórczą, czyli wymyślimy go sami. Pewnie już takie są, ale coś zrobimy sami, takie burger różne. Burger z Nutellą na przykład. Na słodko, z bananami. Ty. Ale z mięsem. Nie! Nutella z serem w ogóle jeszcze. I co, będziemy tak patrzeć przez 20 minut? Nie, no. Dawaj jakieś dymy zrób, nie wiem. Dymy? Fikołka, go świeca. Świeca, dawaj ty świecę, walnij. Na ja tym. Ja ci tu ten, ro... zegar. No i to jest mój kuzyn, widzicie, dymy chce robić. Go to świeca. Jest to, widać, to widać, że rodziny. Dawaj, ja robię dymy, patrz, trzymaj. To są dymy, patrzcie. Patera. Zrobiłem! Zaliczmy to. Zaliczamy. Zaliczamy? Zaliczamy to. Zaliczamy. Widzowie, zaliczamy tego barspina? Zaliczmy, było, nie? A ja wam przypominam, łapkę w górę dziadu zostaw, jak jeszcze nie zostawiłeś tam. I smacznej kawusi. Wiadomo o co chodzi. Dawaj szybka świeca tu. Nie wiem, jak się robi świeca? Nie wiem, stary. Dawaj szybka świeca. Czekaj, ja nie zrobię. Nie wiem taką jaką. Czekaj, jeszcze raz. Machen plac. Czekaj, żeby razem było. No. No to dawaj. Nie, jeszcze... Już do głowy spływa. Dawaj, 3, 2, 1. Jest świeca, kurde. Jest świeca. No i git. Zaliczone. Cześć świecy, wziąć swoje krzesło i iść na miasto robić świece? Tak jest. W różnych miejscach. Tak, do maka można iść. Do maka i świece walisz w różnych... O nie, pomysł na film. Nie, to musielibyście wbić 30 koła. Maciek, podejdźmy się ze mną, czy nie? Świece w maku? No na przykład.
Nie. A ja mam jeszcze fajny pomysł, co można... Zapomniałem o tym, że miałem to zrobić. A to będę musiał podjechać z rana, jak nie będzie jeszcze ludzi na drive'ie. Bo mam pewien pomysł. To trzeba wykonać, bo tego jeszcze nie było. A może było, a nie wiem, ale chcę to zrobić, zobaczycie. Może w kolejnym odcinku. Co? Chcesz podjechać do drive'a? No. Autkiem Maxia. Nie, to by było za słabe. Mam lepszy pomysł. Powiem ci, teraz będzie cenzura. Właśnie, żeby... A to było na pewno. Było? Było. Właśnie wydaje mi się, że nie. Czekaj, bo by głośno czy o tym. Było? No, sprawdźcie, jak jest było, tak to jest. Powiesz. Dobra. Ale i tak to zrobię. Było. Było? 1,7 miliona gościu zrobił. O nie, już było. Ale dobra, i tak chcę to zrobić. To jest super pomysł. No ale dalej nie wiecie co. No właśnie. Będzie śmiesznie. Dobra, szybkie cięcie i widzimy się, jak już to się usmaży. Burger. To się s***iło. Mówiłem. Nie, chyba jest okej. Okay. Jest dobrze? Chyba tak, czekaj. Podnieś na góry. No właśnie nie mogę, bo cały czas ten papier się przesuwa. Nie, opatrz się, gościu. Nie, jest okej, okay, pa. Da się ruszyć je. Dobra, w międzyczasie jakieś niewygodne pytanka dla mnie. Co to są niewygodne pytania? No, zobaczysz, panie. Dawaj, pal. No pytanie numer jeden. Dawaj. Ty zawalczysz na jakiejś gali? Na jakiejś gali? Tak. Może? Zawalczę. Może, może. A masz jakiegoś rywala wymarzonego? Komu chciałbyś wpić? Mam, ale to nie będę na razie gadał. Zobaczymy, co z tego będzie. Ale i tak jakoś to jest obojętne, ta walka. Kamerzysta czy Kruszwil? Kto? Komu? Wydaje mi się, że może kamerzysta wygrać. Ale nie musi. No ale wydaje mi się, że może wygrać. Bo Kruszwil taki, nie wiem, nie znam go prywatnie, ale wydaje się taki ciapkowaty. A może nie zaskoczy. Albo tak na filmach też, no, ustawiali i tak dalej, to też mogło być inaczej. Zobaczymy walkę. Czy jeszcze jakieś pytanie ważne? Dawaj, do trzech razy sztuka, ostatnie pytanie. Wymyślę. Ludzie się zastanawiają, kim jest Maciej. Ha, nie dowiecie się. Nie dowiecie się. Nie prędko. Ta. To nie jest, co wy myślicie. Musi być jakiś zamaskowany człowiek na kanale, chociaż tak jeden. Jest. Zamaskowany człowiek to są wyświetlenia. Tak, kim on jest? Tak człowiek. Jest. Kiedy on ściągnie maskę? Kiedy ściągnie, kim on jest, czy nie jest czarnoskóry. Co? Nie, to głupie było. To było dobre właśnie. To było dobre. Ktoś jeszcze nagrywa w masce na YouTubie? Sasza był, to ściągnął, pokazał. Kamerzysta już każdy wie, kim jest. Macie, jesteś teraz jedyny Zebo chyba. Był. Zebo był. Zebo, twarzy nie pokazuje nigdy. Nie pokażę. Ty, puchną te serie, jak wy***ą, będziemy uciekać. Będziesz piec czyścił cały. Trzecie pytanie. No szybko, trzecie bo pytanie. Trzeba wyciągać to. Czy zrobisz kiedyś pato streama alkoholowego? Zawsze robię. Nie, nie robię, bo bana bym dostał. Szkoda. No ale nie pato, mógłbym alkoholowego zrobić, ale nie pato. Pato streama dymy, wiesz o co chodzi. Nie, ja nigdy dymów nie robię. Dobra, dawaj, wyciągamy. Pierw bułeczki posmarujemy, przygotujemy bułeczki. Ciepłe? Nie wiem. Po co mnie pytać? Ciepłe? Ciepłe. Wyciągnij sobie bułeczki. Potrzebujemy nurza. Dużo tego majonezu? Nie wiem. Z umiarem, ale dużo. Na tą stronę był jalapeno i to coś dziwne. Na górną bułkę ona dawała. Jalapeno nawalimy. Uuu, aż mi ślinka cieknie normalnie. Pyk, teraz bierzemy rukolę. Naszą rukolę. To się myje? Ja po co? Nie, to... nie, no nie wiem. Nie wiem, no to chyba jak spakowane, tak to chyba hermetycznie umyte. Chyba to... Dobra, tak to wygląda. Teraz kładziemy tu camemberta. Żurawinę i sklejamy. Okej, okay, let's go. Patrz, pójdź się skleił z tym serem. To przez ser, patrz. No, przemyślałeś. Na górną czy dolną? Na tą. Na tą. Nie wiem, czy to jakaś różnica. No, nie bardzo. Pa, uwalił mi pół kuchnię. Coś ty narobił, gościu. Kuchnia u dymy. Dymy, cześć, dymy tak masz jest, dymy. Sam dymy. I mamy, tak tego? To wygląda. Nie, czy żurawina? Nie, nie, teraz na to żurawina, a na to ten sos, obojętnie. O, tak o, i styknie chyba. Daj, ja sobie poleję. I żurawinka, czekaj, może tam tej bardziej ufam. Tej troszeczkę tam daj. Tyle? No chyba. Aparat przegrzany? Słuchajcie, przegrzał mi się pierwszy raz aparat i było napisane, że się przegrzał i się wyłączył. Jakie dziadostwo. Co się stało? Dobra, zamykamy to i testujemy. Bo znowu temperatura mi się pokazuje. Daj, zamykamy to. Testing. Wygląda to tak, o. Kozaczek. Idziemy spróbować, chodź. Do chłodniejszego pomieszczenia. To chyba jest gorąco po prostu. Dawaj, gryza, szybko. Szybki gryz? Ja dmucham w aparat. Dobra.
Jak? Dobre to jadalne? No dobre, no jak ktoś lubi camemberta, to spoko. Ja lubię, sprawdzimy. Myślałem, że będzie gorsze. Szkoda. Patrzcie, jak się leje ten ser. Ściśnij. Jak na reklamie, nie? Ale kozak jest. Kozak. Powiem wam, nie f***a, nie smakuje to jak drwal, ale jest dobre. Mega. Kozackie. Polecam to. Naprawdę możecie spróbować zrobić. Jest dobre i proste w zrobieniu. Dobra. Oceniam to spoko. Takie 8 na 10. Mocne, bo mogło to być jeszcze z mięsem. O, akurat już nie mamy burgerów. Serio? Nie zrobiliście na? Ale byłem pewna, że mam zrobić. Co ty gadasz? No nawet nie zrobiłaś mi jednego? Ale dam ci przepis zrobić sobie. Super, nie wiedziałem, o której wrócisz. Ocena dla widza. Dawaj, oceniaj. Jak oceniasz tego burgera? Oceniam go tak, w dwóch kategoriach. Dawaj. Dobry. 5 na 10, gdybym musiał za niego płacić. Ale że był za darmo, to jest 10 na 10. A, w ten sposób. Maciek chyba camembertów nie lubi. Tak nie? Jest, tak nie lubi, ale... No i na śniadanie trochę zmuliło. Ale też. Jak za darmo, to jest... To jest... Ja oceniam 8 na 10, bo lubię camemberty, ale jak na śniadanie to się nie nadaje. Na obiad, kolację to tak. Tak więc kończymy ten filmik. Zróbcie sobie, jak lubicie camemberty, to wam posmakuje. A zróbcie, jak ktoś wam za darmo chce go zrobić, to wtedy polecam. Polecam. Jakby trzeba było płacić, to nie warto. Nie. Ale no, jest okej. Łapa w górę, sub i oglądajcie kolejne poprzednie odcinki i zostawcie dużo łapek, bo to motywuje, że tak powiem. I co Nara. Jeszcze? Nara! Chcę tylko bawić się, bawić się. Nigdy nie zabronisz, więcej nigdy nie. Będę bawił się całymi dniami. Będę latał na dobrej bani. Nocami i dniami wszyscy będziemy skakali do rana. Trwa zabawa, nie ma dla nas skali. Wszyscy naj... Zatonęli jak Titanic, dla nas nie ma granic, nie ma granic.